Radio Tok FM do Conchita Barbie Baby na instrumencie. Radio Conchita, Radio Conchita, nasze Radio Conchita. Tygodnia, te tygodnie ze względu chociażby na zbliżające się wybory są coraz bardziej gorące, więc tematów też do podsumowań jest dużo. Ja bardzo serdecznie witam Państwa i moich gości, pan poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, kłaniam się. Po drugiej stronie stał pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska, pan Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Witam Państwa. Władysław Deobik-Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. I obok pan poseł Tomasz. Państwo, w ubiegłym tygodniu minęła 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ja nie chciałabym, żebyśmy w tej dyskusji przechodzili na sprawy związane z techniki i kwestiami dotyczącymi tego dramatycznego wydarzenia. Bardziej zależy mi na tym, żebyśmy odnieśli się w pewnym sensie do dwóch fragmentów przemówień. Pierwszy to fragment wystąpienia pana profesora Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo proszę. Zwracam się do was z apelem. Pamiętajcie o tej tragedii. Pamiętajcie o tych, którzy zginęli, bo choć różniło ich wiele, to w tym momencie byli zjednoczeni w tym jednym celu, tak ważnym dla naszego narodu. Ale pamiętajcie także o tym, że musimy jeszcze bardzo wiele uczynić, by nasze społeczeństwo, nasz naród był zwarty, miał poczucie siły, miał poczucie znaczenia i miał poczucie wewnętrznej sprawiedliwości. W podobnym tonie fragment wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Obowiązek prowadzenia dalej polskich spraw, jak najlepiej potrafimy. Patrzmy na nich. Niech z tamtej tragedii, z tego bólu straszliwego płynie też moc, płynie imperatyw dla nas do tego, aby to realizować, aby doprowadzić do takiej Polski, o jakiej oni marzyli, żeby doprowadzić do takiej Polski, o jakiej marzył nasz prezydent. Mam wrażenie, że w obu tych przemówieniach jakby takim głównym elementem było budowanie wspólnoty i chciałbym, żeby ta nasza dyskusja również właśnie do tego elementu się odniosła. Wspólne przyczyny, wspólnoty, wspólne upamiętnienie. Pan poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry jest to możliwe w ogóle? To jest możliwe, oczywiście. Wspólnota nie oznacza jednolitości, to znaczy nie oznacza takich samych poglądów. To jest pewnego rodzaju także różnorodność. Te różnice są do zaakceptowania we wspólnocie, przy czym tak jak przebaczenie, tak jak pojednanie musi być zbudowane na prawdzie, tak samo wspólnota musi być zbudowana na prawdzie, to znaczy nie da się zbudować niczego trwałego na kłamstwie i to jest zasadnicza kwestia. Ale też na szacunku. Na szacunku, oczywiście, na pamięci, to o czym słyszeliśmy wypowiedzieć pana prezydenta. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę się czepiać, ale pamiętacie państwo, jak dużo było dyskusji na temat tego, że nie ma tablicy pani Jarów Nowackiej, a teraz pod tą tablicą było tylko dwa miejsca. Od Prawa i Sprawiedliwości i od pana prezydenta, z tego co dobrze pamiętam. Wszyscy już zapomnieli o Jarudze Nowackiej, kiedy nie jest już przedmiotem politycznego sporu. A więc my pamiętamy o wszystkich, którzy zginęli. To nie jest tak, że pamiętamy tylko o tym, że pochodzi z naszego obozu politycznego, a z drugiej strony tej pamięci ja nie zauważam. To znaczy, przepraszam, może faktycznie to jest moje zaniedbanie, ale ja naprawdę ta tablica pani Jarugi Nowackiej jest tylko symbolem i przykładem. Więc mam wrażenie, że jest różnica między nami we wrażliwości tej pamięci i szacunku, który jest postrzegany inaczej. Oczywiście pewnie w sercu każdy to inaczej przeżywa, ale te symbole zewnętrzne są bardzo ważne, jeżeli chodzi o naród, jeżeli chodzi o społeczeństwo. I uważam, że aby upamiętnić, aby pamiętać i aby też kultywować pamięć, bo to jest też czym innym jest pamiętać, a czym innym jest kultywować, te symbole zewnętrzne są bardzo ważne. A może już czas na to, żeby jakby odciąć się już od tych sporów, które były i w kwestii pamięci jakby zbudować mimo wszystko jakąś wspólnotę. Ja tutaj zwracam się do pana posła Czesława Mroczka z Platformy Obywatelskiej, bo zastanawiam się, jaki cel, jaki interes
może mieć prezydent Warszawy, żeby blokować doprowadzenie kabla z prądem do pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej? Wszystkie ofiary, to jest bardzo ważne. Znaczy, wie pan, bo można sobie zarzucać wiele rzeczy, można mówić, że to ten raport jest właściwy, tamten jest niewłaściwy, można mówić, że tak badać, inaczej badać, tak dalej, ale blokować kabel z prądem? Nie przyzna pan, że to takie małostkowe, no naprawdę niegodne. Muszę o swoim odczuciu. A pan blokował ten kabel? Czy by pan nie zostawi ten kabel. No nie, dlaczego? To właśnie mam wrażenie, że ten kabel jest zbyt wolny. Pozwoli się odnieść do tego, co jest istotą rzeczy. Dla wielu osób, dla mnie, tam zginęli ludzie, z którymi ja współpracowałem w polskim parlamencie i ci ludzie zginęli z różnych opcji politycznych, pamiętając oczywiście o tych proporcjach właściwych dla klubów, ale jednak ze wszystkich opcji politycznych. Mija 9 lat od tej tragedii, która pozostaje ciągle wielką tragedią współczesnej Polski, ale mija też 4 lata rządów PiS-u. I jeżeli my bierzemy pod uwagę te dwie wypowiedzi, to musimy pamiętać o tych wszystkich wypowiedziach wcześniejszych, o tym podważaniu przez lata ustaleń instytucji państwa polskiego, nie konkretnej opcji politycznej, tylko instytucji państwa polskiego. I ja powiem tak, że te 4 lata rządów PiS-u, blisko 4 lata rządów PiS-u, jeżeli chodzi o wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy smoleńskiej, to jest jedna wielka porażka. Znaczy, przecież ta formacja zbudowała, ale niech pani mi pozwoli, ta formacja zbudowała... Prosiłam właśnie, żeby nie na ten temat, bo to wtedy... Ale właśnie pani mówi o jakimś kablu, a ja chcę pani pokazać... O jakimś kablu, ten kabel... Ale właśnie dla pani kabel jest ważniejszy, a ja dokończę swoją myśl bez kabla. A ja panu powiem, dlaczego ten kabel jest ważny. Dlatego, że jeżeli ten kabel będzie, to również lampka upamiętniająca pana kolegów klubowych, czy może szerzej, polityków Koalicji Europejskiej, będzie zapalona. My pamiętamy o swoich kolegach, tak jak zacząłem swoją wypowiedź, nie tylko o kolegach partyjnych, tylko o wszystkich, którzy tam zginęli. Natomiast chcę powiedzieć tak, że przez lata z punktu widzenia budowania tej wspólnoty, o którą pani pyta, Prawo i Sprawiedliwość dzieliło opinię publiczną Polaków w tej sprawie, no, a już mówię, cały czas podważając ustalenia instytucji państwa w tej sprawie, formułując hipotezy, tezy o zamachach, wybuchach, różnych historiach. I teraz mamy taką sytuację, że od 4 lat rządzicie. Wszystkie instytucje państwa podlegają wam. Wznowiliście badanie w lutym 2016 roku przyczyn tej katastrofy, a prokuratura nieprzerwanie od 9 lat prowadzi śledztwo w tej sprawie. I nie ma komisja pod przewodnictwem najpierw pana Beczyńskiego, a teraz Antoniego Macierewicza, działa już 38 miesięcy. 38 miesięcy. Ta pierwsza działała 15. I przypomnę jeszcze jedną sprawę. Mówiliście o opinii publicznej, że sprowadzenie wraku to jest kwestia dobrej wiary. To był zarzut do tamtego rządu. Tak jakby jedyną przeszkodą był właśnie ten brak dobrej wiary. Mija 4 lata. Co z tą dobrą wiarą? Dlaczego nie ma braku? Dobrze, szanowni państwo, za chwilę się pan będzie mógł odnieść. O wspólnocie. No, ale... Wspólnotę może zbudować takie przekonanie, że jesteśmy w stanie ustalić, co się wydarzyło. Przepraszam, ja uważam, że można upamiętniać bez względu na wszystko, bo ci ludzie zginęli. Bez względu na to, ale przepraszam, bez względu na to, jakie były przyczyny ich śmierci, oni nie żyją. Właśnie o tym ja mówiłem, że to jest pan Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, trochę spoza polityki, tak? Trochę z marginesu, może nie z marginesu, z zewnątrz. Bo pan ma trochę inne spojrzenie. Tak, można upamiętnić po prostu, jakby niech ten spór co do przyczyn się toczy, ale spór co do upamiętnienia niech już będzie historią. Można to zrobić? Historia jest zawsze wpleciona, zwłaszcza obecnie, w politykę. I politycy, ja nie jestem politykiem, mimo że jestem kandydatem do Parlamentu Europejskiego, ale nie jestem zawodowym politykiem i ja patrzę bardzo negatywnie na wszystkie usiłowania polityków manipulowania historią. No to się dzieje, nie tylko w naszym kraju zresztą. I to było tragiczne wydarzenie, to było poruszające wydarzenie. Ja znałem z tych 96
ludzi z nami, osobiście 11 i umarł tam również, zginął tam również mój przyjaciel, wiceminister obrony narodowej Staszek Komorowski, z którym byłem zaprzyjaźniony przez lata. I to był taki moment, który na chwilę zjednoczył naród, na krótką chwilę. A potem stał się manipulowanie tą tragedią, stało się przyczyną podziału, który istnieje do tej pory. Ale przepraszam, ja właściwie, nie ma pan takiego wrażenia, że gdyby gdyby państwo wszyscy po jednej, po drugiej stronie sceny politycznej, cała scena polityczna, gdybyśmy wszyscy odpuścili tę sprawę w tej chwili już jakby inaczej, gdybyśmy oddzielili upamiętnienie od przyczyn katastrofy. Przecież znaczy pan uważa, że upieranie się, żeby nie dostarczyć prądu do tego pomnika, żeby on nie mógł, blokowanie tego, żeby on nie rozbłysnął tymi 96 światłami, ma sens? Że to naprawdę dotyczy sposobu badań katastrofy smoleńskiej? Przecież to powinno być coś zupełnie innego. Powinno być. Proszę zwrócić uwagę, że przez bardzo wiele lat wszyscy Polacy obchodzili kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego, niezależnie od tego, że do tej chwili istnieje spór, czy to powstanie miało sens, czy kto był winien za to, za porażkę, kto był winien za to, że ono wybuchło i tak dalej. I ten spór istniał od 1945 roku do tej pory, co nie przeszkadzało. No, myślę, że nawet od 1944. Nawet od 1944, co nie przeszkadzało ludziom godnie obchodzić, celebrować rocznicę tego powstania. Chociaż faktem jest, że w ostatnich latach te celebracje były zakłócane z powodów politycznych w sposób haniebny. Więc to widzę, że to jednak w Polakach trochę tkwi, ale oczywiście zgadzam się, że należy to kolejne rocznice tragedii w Smoleńsku należy godnie celebrować ponad podziałami. Ale to pan poseł Tomasz Rzymkowski. Ale to za chwilę pan poseł będzie mógł się odnieść. Pan to poseł Tomasz Rzymkowski. Czy ja uważam, że poza jakimkolwiek sporem politycznym, bieżącym czy historycznym, słusznie pan profesor zauważył, powinno być upamiętnienie 96 ofiar katastrofy 10 kwietnia 2010 roku. Ja dlatego mówię o tym kablu, przepraszam, kabel z To jest niestety przykład takiej naszej polskiej małostkowości. Ja uważam, że mamy bardzo wiele tego typu przykładów. Można je mnożyć, gdzie urzędnik samorządowy, państwowy, próbując pokazać, jaki jest ważny, dokonuje takich złośliwych działań. Bo to jest jeden z wielu przykładów. No, Rafał Trzaskowski nie jest odosobniony tutaj. Coś więcej, bo była poprzedniczka, robiła dokładnie to samo. To nie jest tak, że... dlatego mówię, że to nie jest odosobniony przykład. To nie jest patent pana Trzaskowskiego też. Nie zrzucajmy tego na pana Trzaskowskiego. On tego nie wymyślił, on jest kontynuatorem. Dokładnie, no mówię, że wiele jest tego przykładów kompletnej małostkowości. Tutaj społeczeństwo powinno to jednoznacznie ocenić. To znaczy, ja jestem przeciwnikiem tego typu działań i będę zawsze stanowczo przeciwko tego typu praktykom, gdzie urzędnik wykorzystuje swoją funkcję do sporu politycznego, do tego, aby pokazać, jaki jest ważny i żeby konkurentom politycznym czy przeciwnikom politycznym dopiec. To jest naprawdę przykre, żenujące i szkoda, że osoba, która mieni się inteligentem, sięga po tak, bym powiedział, niskie metody działania. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Ja zgodzę się, pani redaktor, z tym, że my powinniśmy tą pamięć oddzielić od wyjaśniania przyczyn tej katastrofy. Pamiętamy wszyscy te pierwsze godziny po tej wielkiej tragedii, jak byliśmy zjednoczeni, jak byliśmy wielką wspólnotą. Nie ma przeszkód, żebyśmy nadal byli tą wspólnotą, bo rzeczywiście zginęli tam ludzie z obu stron. Każdy z nas tam kogoś znał. Ja w szczególności wspominam Władka Stasiaka, który był dla mnie takim wzorem funkcjonariusza publicznego, wielkiego państwowca i niedoścignionym zupełnie wzorem. Więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta wspólnota wróciła. Ja przypomnę, że my Polacy zdawaliśmy już egzamin w historii kilka razy w obliczu takich albo tragedii, albo wielkich wyzwań. No, początek naszej niepodległości, 18 rok przecież Piłsudskiego, Dmowskiego różniło tak bardzo wiele, a jednak współpracowali, żeby osiągnąć ten najistotniejszy cel. Więc
myślę, apel taki, żebyśmy wyodrębnili z tej bieżącej polityki sprawy najważniejsze, rzekłbym nawet święte dla nas Polaków. Taka racja stanu, suwerenność państwa i w tym temacie naprawdę nic nie ugramy, ani państwo, ani my. W tym temacie bądźmy razem i walczmy o polskie interesy. Tak robią politycy we wszystkich dojrzałych demokracjach. Tak rzeczywiście się dzieje, bo jak spotykamy się z politykami innych krajów, to oni niezależnie czy są, czy reprezentują lewicę, czy prawicę, to tak właśnie się zachowują. I druga kwestia, no takie dziedzictwo tych osób, które zginęły. Wszystkich. Także z Platformy Obywatelskiej, także z Prawa i Sprawiedliwości i różnych środowisk. To budowanie Polski naszych marzeń, ich marzeń i naszych marzeń. Jesteśmy w szczególnym momencie historii. W historii nie dane nam było mieć tylu lat w pokoju, żeby móc budować wielką Polskę. Dzisiaj mamy taką szansę. Mamy ten pokój i wykorzystajmy ją. No, naprawdę nie niż dobrze, zanim oddam jeszcze tej państwu głos, panom głos, to dorzucę jeden temat. Pan senator Jan Rulewski wydał oświadczenie, w którym napisał, że odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Mówi też, dlaczego wczoraj, w weekendowym wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita, mówi tak, musimy pamiętać, żyją jeszcze ludzie ciężko doświadczeni, prześladowani w minionym systemie i widzą, że ci, którzy w PRL świetnie funkcjonowali, czerpali profity z przynależności do partii w demokratycznej Polsce, nadal zajmują uprzywilejowane pozycje. Niedługo może pojawią się pomniki zasłużonych w PRL. Tak się zmienia pamięć o minionych czasach. Ktoś musi być strażnikiem pamięci i ja tę rolę będę pełnił. Odwołuję się tutaj szczególnie do kandydata, który jest na listach Koalicji Europejskiej, pana Janusza Zemkę, dzisiaj również eurodeputowanego, ale wybranego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mówi tak, gdy wybuchł bydgoski marzec 81 roku, jako sekretarz propagandy w KW-PZPR redagował obrzydliwe uchwały potępiające Solidarność i fałszujące rzeczywistość. Nigdy z jego strony nie było gestów w kierunku Solidarności. Przeciwnie, organizuje obronę byłych SB-ków w Unii Europejskiej, zajmuje się głównie ich skargami na obniżenie świadczeń emerytalnych. Nie widzę, by przejawiał jakieś refleksje na temat przeszłości. To też pewien element wspólnoty i jakby rozliczania się z najnowszą historią, dlatego ten temat też dorzucam do puli. I bardzo proszę, pan poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Kończąc wątek wspólnotowy, ja myślę, że pan poseł nie do końca rozumie, o co chodzi. Znaczy, chodzi o to, że pamiętać jako myśl, w umyśle to jest jedna rzecz, a pamiętać i okazywać to uzewnętrzniać, to jest druga rzecz. Elementy zewnętrzne są bardzo potrzebne po to, aby coś pokazać, demonstrując tą pamięć. Znaczy, to, że my o tym myślimy, to jest znacznie za mało, chociażby dla przyszłych pokoleń, bo to jest wydarzenie, jakiego w historii Polski nie było. I my to robimy, a był do nas o to zarzut. Oddawanie czci i pamięci poległym to jest element polskiej historii i tradycji, który tym ludziom się po prostu należy, a wszystko rozpoczęło się... Tak naprawdę, przepraszam, w polityce każdego państwa. Oczywiście, że tak. Tylko, że to wszystko zaczęło się kilkanaście godzin, tak naprawdę kilkadziesiąt godzin po katastrofie, kiedy zaczęto wstrzymać burdy pod Pałacem Prezydenckim i nie było potępienia z waszej strony. No, nie chcę wchodzić już w szczegóły, ale to jest po prostu fakt, bo ludzie później, którzy to robili, pokazywali się z wami na różnego rodzaju demonstracje. Nam zarzucano, że upamiętnienie to jest wykorzystywanie Smoleńska do polityki. To nieprawda. To po prostu pamięć o ludziach, którzy zmarli. Ja bym nawet zostawiła tamte wydarzenia. Co do pana Rulewskiego. Bo jakby one były, one już są historią, oczywiście mamy prawo je oceniać i tak dalej, ale mam wrażenie, że politycy już powinni wznieść się poza. Więc w mojej ocenie te elementy zewnętrzne są... To jeszcze jedno zdanie na temat decyzji pana Jana Rulewskiego. No, nie chcę być z komunistami, to jest bardzo proste. No, jeżeli w tym obozie mamy byłych współpracowników SB na listach, jeżeli mamy ludzi z PZPR-u i to na miejscach jako liderzy, no to ja się dziwię, no to jest po prostu nie do przyjęcia. Mamy Boniego, Cimoszewicza, Millera, aparatczyków po prostu PZPR-owskich, którzy ten system budowali, nie dobrze, tylko w pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska. Smoleńsk, tragedię smoleńską, to ja mogę budować osobiście. Cała moja formacja wspólnota z tymi, którzy w tej sprawie stoją na gruncie tego, że prawda w tej sprawie musi być pokazana prawda i że nie będziemy wykorzystywać tej tragedii do... Złożyłby pan kwiaty pod pomnikiem na placu Marszałka Wyszyńskiego. Ja chcę do
skończyć swoją myśl, a pani nie wyrazi swoją. Więc ja mówię wyraźnie, że wspólnotę, okej, wspólnotę chcemy budować z tymi, którzy ufają instytucjom polskim. Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem. Jeżeli pani chce budować wspólnotę, to ciągle stoimy przed wyzwaniem. Panie pośle, przecież pan dzisiaj też nie ufa instytucjom polskim. Pan mówi państwo PiS, prokuratura PiS, sądy PiS. Jeszcze dzisiaj tego nie powiedziałem, ale jeżeli pani pozwoli, to być może tak się to pojawi. Więc w tej sprawie dzisiaj, w sprawie Smoleńska, budowę wspólnoty trzeba rozpocząć od ujawnienia raportu biegłych, kilkudziesięciu osób, którzy opracowali kompleksową ekspertyzę dla prokuratury. I dlaczego ta ekspertyza nie jest ujawniana? Jeżeli zaczniemy od tego, żeby w Polsce fachowcy powiedzieli, co się w Smoleńsku wydarzyło, a my to uznamy i będziemy podchodzić do tej tragedii, pamiętając o godności ofiar, z szacunkiem dla rodzin, ekshumację wszystkich ofiar wbrew woli członków rodzin. To jest przeciwdziałanie tego rządu. Tym budujecie wspólnotę. Ci, którzy formułowali zarzuty, podważali ustalenia, teraz mówią o wspólnocie. Przepraszam, czy pan niepoważne sobie, i żenujące. Ale przepraszam, czy pan sobie wyobraża, że ktoś w ogóle uzależnia upamiętnianie osób poległych, zmarłych, jakkolwiek powiedzieć, zmarłych, poległych, od wyników śledztwa prokuratorskiego? Ale jakie upamiętnianie? Ja pani mówię ale o tym, dobrze, ja zapytam, czy złożyłby pan kwiaty pod pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego? Tam są nazwiska również pana kolegów, pana współpracowników. Co roku pamiętam. Ale pytanie jest inne. Co roku pamiętamy o ofiarach tragedii smoleńskiej i upamiętniamy ich. Jesteśmy, ta tragedia jest częścią. Czy przy tym pomniku by pan ta tragedia jest częścią naszej tożsamości, mojej tożsamości. Nie doczekam się odpowiedzi, ale to też jest pewna odpowiedź. Ale dobrze, panie pośle, spokojnie. Teraz pan senator Jan Wolewski, dziś krótki komentarz. Robi to na panu wrażenie, czy nie? Na mnie robi wrażenie to, że PRL wraca poprzez działania obecnej władzy. Takim przykładem, symbolem PZPR-owca na pierwszych sztandarach jest przecież prokurator Piotrowicz. Pan Rulewski powinien zacząć od niego. Adam Strzembosz, profesor Adam Strzembosz, ten, który tworzył w Polsce po 1989 roku niezależne, wolne sądownictwo, ten, który w latach 80. był wyrzucony przez komunistów z zawodu sędziego, powiedział o tym, co robi Piotrowicz, że to jest powrót do modelu z PZPR-u, że to jest powrót do sądownictwa partyjnego. Za chwilę, ale dobrze. I pan Rulewski nie widzi, że... Pan się nie zgadza z panem Rulewskim. Rozumiem głęboko, pan go zaatakował. Ja nie zaatakowałem, tylko odpowiadam panu Rulewskiemu, że PZPR-owców powinien zobaczyć na pierwszej linii w tej chwili w państwie. My nie tworzymy z SLD wspólnej partii. My tworzymy koalicję tych ugrupowań, którzy chcą walczyć z modelem PZPR-owskim. Pan poseł Tomasz Rzymkowski. Z modelem PZPR-owskim obecnej władzy. To jest bardzo smutne, że do tej pory... Przepraszam. To jest bardzo smutne, że do tej pory w polskiej polityce czołowe miejsce zajmują osoby o rodowodzie PZPR-owskim. Ja mam tą szczęśliwość bycia w klubie parlamentarnym, w którym nie ma żadnego posła, który był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dziwię się troszeczkę panu senatorowi Rulewskiemu, że dopiero teraz. To znaczy ja absolutnie nie podważam jego słów i uważam, że je za słuszne, bo to jest rzecz niebywała, aby ofiara, człowiek, który jest to bardzo brutalnie pobity w marcu 81 roku. Jego formacji, to jest po prostu dla niego za dużo. No do tej pory pan Zemkę nie kandydował. Masa krytyczna została przekroczona już moim zdaniem dużo wcześniej, natomiast to już jest kwestia moim zdaniem absolutnie nie do pogodzenia dla niego. To znaczy osoba, która tłumaczyła i katów jego osoby z marca 81 roku, razem z nim w jednej formacji politycznej. Trudne do pogodzenia. Teraz rzeczywiście polska polityka ma problem z tym, że do tej pory mamy 2019 rok, w każdej formacji politycznej z wyjątkiem Kukiz 15 są działacze polityczni PZPR-u, ZSL-u, innych działających w okresie
ustroju totalitarnego i to jest rzeczywiście rzecz niebywała. Za chwilę, nie teraz nie muszę, za chwilę będzie Pan Bóg, Pan Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Gdyby Pan się mógł odnieść do słów Pana Rulewskiego i tutaj jakby tego jego zarzutu stawianego Koalicji Europejskiej, czy tak naprawdę Platformie, o obecność Pana Janusza Zemkę na liście. Ja rozumiem jako człowiek. Rozumiem. Po ludzku pan? Po ludzku, ja rozumiem podejście pana Rulewskiego, ale tutaj i to jest podejście emocjonalne, ale też nie należy sprawy demonizować. Ja przepraszam, tutaj pan poseł nazywa PRL państwem totalitarnym. To już z historycznego punktu widzenia nie jest prawdą, ponieważ państwo totalitarne to było w Polsce do roku 56, a potem to było państwo zniewolone, nie ma żadnej kwestii, zniewolone, autorytarne, ale nie totalitarne. I mieliśmy w Polsce około 3,5 miliona członków PZPR-u, w większości oportunistów, nie ideowych komunistów. Panie profesor, ciężko się tego słuchać, ciężko to bronić. Mamy za Państwo księży jeszcze Panowie, panowie odnieśli do tego, nie dyskutujmy już w tej chwili o tym, czym była PRL, bo po prostu jest konkretny świadek. Świadek historii, postać historyczna mówi, wtedy, kiedy mnie bito, to ten człowiek na mnie szczuł. I ma, pan Rulewski ma prawo tak odczuwać. Ja mu tego prawa nie odmawiam. Ja znam życiorys pana Rulewskiego. To może to jest jednak błąd, że ten pan Zemkę jest na listach. Jak się zajmował szczuciem wtedy, kiedy ludzie byli bici, no to może już dajmy spokój panu Zemkę, niech on już zostanie w domu, zajmie się czymś innym. Ale dobrze, mówimy o Zemkę. Wielu donosiło, na mnie też dwie osoby donosiły i co z tego wynika. I to byli członkowie rodzin opozycjonistów demokratycznych. No i co, mamy pana Zemkę. Pan Rulewski pobity, pan Zemkę obraża. Ale nie pan Zemkę go bił, pan Zemkę... Nie, pan Zemkę tylko chronił, bijął. No nie, nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. Rozmaici ludzie w tym, jak i w poprzednich rządach, mieli rozmaite życiorysy i pan Zemkę nie był... No ale szefa propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u, no to w PiSie nie ma. Ale jest prokurator, to jest jeszcze gorzej, bo on akurat wsadzał ludzi do więzień, to trochę gorzej niż... Zdaje się, że nie wsadzał, ale to już jest inna historia. Tak jak powiedział pan poseł, no to jest koalicja, która nie jest jedną partią i rozmaite części tej koalicji mają prawo tylko swoich. Jedyna może powiedzieć, słuchajcie, pan Zemkę to dla nas za dużo, dajcie kogoś innego, no. Bo tu mamy taką sytuację, jest nasz zasłużony działacz, legenda opozycji, pan senator Jan Rulewski, no nie może być czegoś takiego. No jego nie będziemy, Zemkę, to... Ale pan Rulewski nie poszedł do pana Schetyny, z tego co wiem, powiedział, słuchaj Grzegorz, w żadnym wypadku nie możesz... Pan Schetyna, ja będę bronić pana Schetyny, pan Schetyna jest bardzo dobrze zorientowany w najnowszej historii Polski, absolutnie. Tutaj naprawdę nie można go posądzać o to, że on sobie nie zdawał sprawy, że jest taki problem. Nie trzeba było do niego chodzić, on doskonale wie, no. Wie pan o tym doskonale, zresztą też. Prawo mnie dobrze jak pan Schetyna. No nie, no pan Schetyna. To są... Ja w historycznej pana Grzegorza Schetyny będę bronić. Ja mu tego nie ujmuję. Ja mu tego nie ujmuję. Dobrze. Szanowni Państwo, jeszcze pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie w tej kolejce i za chwilę dołączymy kolejny temat. Państwo będą, panowie będą mogli się oczywiście odnieść do tego, co tutaj było mówione przed chwilą. Ja muszę bardzo zdecydowanie zaprotestować wobec takiej próby wybielania przez pana profesora okresu PRL-u, bo panie profesorze, był rok 70, 76 i ofiary stanu wojennego. Co pan powie rodzinom tych ofiar? Czy to nie był reżim totalitarny? On był reżimem totalitarnym do końca i to musimy wiedzieć. Mamy jedną definicję. Polacy mają jedną definicję. Ja komunistów nie wybieram. Moja rodzina za komunistów cierpiała. Pan próbuje to robić, próbuje pan wybierać. Jeśli można. I druga kwestia, no, w oczywisty sposób ta czara goryczy została tutaj przekroczona i ta reakcja jest uzasadniona jak najbardziej pana senatora Rulewskiego. To nie pierwszy problem koalicji europejskiej z utrzymaniem takiej spójności. No, widać, że nie ma tego lepiszcza, nie ma tej tożsamości.
tożsamości nie ma wspólnych wartości. Pierwszy problem, który wystąpił, to były kwestie tej rewolucji obyczajowej, z którą mamy do czynienia w Warszawie. I tutaj środowisko PSL-u zaprotestowało. Dzisiaj jest ten zwrot w kierunku działaczy, byłych działaczy partii komunistycznej. Protestuje senator Rulewski, więc takie problemy będą się pojawiały. I ja nie mówię, że to musi być w zupełności ten sam program, te same idee, te same wartości, panie pośle, ale pewne minimum musi być zachowane, bo ludzie się w takiej sytuacji nie będą mogli znaleźć. To pytanie, ile wspólnego z demokracją ma pan Zemkę, ale to jest już pytanie, być może pan Rulewski byłby, no rzeczywiście świadczy bardzo mocno. Szanowni państwo, idziemy dalej. Państwo, panowie będą się mogli oczywiście odnieść do tej sprawy. Konwencja Koalicji Europejskiej, pierwszy głos to głos szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Bardzo proszę. Chcemy normalnego europejskiego państwa. Mówimy bardzo wyraźnie i jasno. To jest wielki wybór, bo chodzi o przyszłość Polski. Chodzi o przyszłość naszych dzieci. I wierzę, że już w maju zrobimy pierwszy krok, żeby tę przyszłość dla Polski wygrać. I dlatego zwyciężymy. I teraz szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, bardzo proszę. To ma być taka sama dopłata w Niemczech do hektara, taka sama we Francji, taka sama w Polsce. Oni obiecywali podwojenie, zrównanie dopłat. Nigdy do tego nie doprowadzili. To Koalicja Europejska, zdaje się, że w Rzeszowie, prawda, panie proszę? W Rzeszowie. No to teraz szybciutko przenosimy się do Lublina, a w Lublinie z kolei była konwencja Prawa i Sprawiedliwości i pierwsze wystąpienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Euro kiedyś przyjmiemy, bo takie mamy zobowiązanie, a jesteśmy i będziemy w Unii Europejskiej, ale przyjmiemy wtedy, jeżeli będzie to w naszym interesie, a w naszym interesie będzie to wtedy, kiedy osiągniemy poziom przynajmniej bardzo zbliżony do Niemiec, poziom PKB, poziom stopy życiowej. To jest obrona naszych interesów i to jest nasz święty obowiązek wobec społeczeństwa, wobec narodu. Za chwilę jeszcze o tym temacie będziemy rozmawiać o sytuacji w oświacie, ale to za moment. Teraz panowie mogą się odnieść i do cytatów, i do tych poprzednich wypowiedzi. Jedno zdanie właśnie do koalicji, bo ta tożsamość, o której mówiliśmy, to jest fundament do tego, aby realizować postawione sobie cele. Różnica między nami, między Prawem a Sprawiedliwością, a Platformą, czy szerzej obozem totalnej opozycji, jest taka, że my jesteśmy partią, która ma ideę, która buduje na czymś. My możemy się odwołać do tradycji piłsudczykowskiej, wy nie odwołujecie się do nikogo. Abstrahując od tożsamości historycznej, na której budujemy, co jest dla nas ważne jako idea, którą chcemy zrealizować, wielkiej Polski, nawiązując do Romana Dmowskiego. No, PSL to nie jest tak, że się do nikogo nie odwołuje, bo jednak odwołuje się do tradycji PSL-u przedwojennego, akurat najstarszej partii istniejącej w Polsce, obecnie w polityce od 1895 roku, partii Witosa, partii Rataja, partii Stanisława Mikołajczyka. Że Witos przewraca się w grobie, kiedy widzi, że weszliście w koalicję z ludźmi, którzy promują LGBT i tego typu rzeczy. Dobrze pan wie, jak Mikołajczyk reagował, że wspierał Narodowe Siły Zbrojne w pewnym elemencie. Przewraca się także w grobie, niestety. A więc wracając do tożsamości, to jest bardzo ważne, ponieważ abstrahując od tego fundamentu historycznego, na którym buduje się ideę i wiarę partii w to, że to, co robi, jest dobre, jest też element polityczny. Ta różnorodność, delikatnie mówiąc, a właściwie kontradykcja w tej waszej koalicji skończy się tym, że wszyscy, którzy wejdą, pójdą do różnych grup politycznych. I nie będą mogli wygrywać. No dobrze, ale to jest wybór koalicji europejskiej. Chodzi o wybór Polaków, bo to jest stracony głos. Polacy będą się wypowiadać w czasie wyborów, ale dobrze, przepraszam, moment, panie pośle, ja jeszcze dopytam, bo jest konkretny zarzut, bo to, co mówi pan Władysław Kosiniak-Kamysz do Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że państwo obiecywali zwiększenie dopłat, wyrównanie dopłat i państwo do tego nie doprowadzili. To jest konkretny zarzut. No więc jest to manipulacja, ze względu na to, że dobrze wie, jak wyglądają ramy, jak wygląda budżet, jak wygląda za chwilę. Że to trwa 7 lat, to jest po pierwsze, a gdzie był przez 8 lat? Dlaczego Sawicki przenosił pieniądze po przegranych negocjacjach? Nie skończyłem jeszcze. Ale jest hipokrytą, to trzeba pokazać. Nie ma moralnego prawa. Ale już, za chwilę pani poszedł, będzie pan się upodnieć. To jest konkretny zarzut. Mógłby stawiać, ale nie można zmienić w trakcie budżetowania 7-letniego. Ale zaraz się do tego odniosę, że tak będzie. To szybciutko. A więc nie miałby prawo zadawać takie pytanie i zarzut,
gdyby nie był hipokrytą. Gdyby nie było tak, że pieniądze przez Sawickiego były przesuwane po przegranych negocjacjach i było jeszcze mniej, a przesuwa pieniądze tylko i wyłącznie, żeby pokazać, że ten budżet, który wynegocjował te dopłaty, są równe takie, jakie były. Nie były. Więc nie ma prawa zadawać takiego pytania, ponieważ to jest hipokryzja. Przepraszam bardzo, teraz pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska, odnośnie, rozumiem, wypowiedzi pana posła, ale również tego, co mówił Jarosław Kaczyński, dotyczące euro. Jeszcze odnieść się do rozmaistości samej koalicji europejskiej, więc koalicja europejska ma uzgodniony program, który wszystkie partie, które tworzą koalicję, chcą zrealizować. To jest program obrony demokracji w Polsce, niezawisłych sądów, silnej pozycji. Tak, to jest podstawa. Nie ma wszystkie... Wszystkie prawa i wolności zapisane w ustawach mają sens tylko wtedy, kiedy jest niezależny sędzia, który będzie tych praw chronił. I jeszcze raz dam panu przykład, do którego my się odwołujemy. Skąd my jako Platforma Obywatelska czerpiemy swą tożsamość. To jest wolność i niepodległość Polski, która była realizowana poprzez rok 84 czerwca 89 roku i później wysiłek tych dekad, trzech dekad budowania niezależnego, wolnego, silnego państwa polskiego. A wy Polskie z tej drogi sprowadziliście na manowce, na margines. Dobrze, panie pośle, tak, już do tego zmierzam. Naszą tożsamość budują takie autorytety jak profesor Adam Strzembosz. To jest nasza tożsamość. Ta tożsamość to jest... Panie pośle, euro, przepraszam, bo jeszcze mamy sytuację w oświacie, a jeszcze wszyscy muszą się zobaczyć. Pan prezes Kaczyński straszy, znalazł kolejnego straszaka, na szczęście już jest niewiele tych straszaków w postaci euro. Ja powiem tak, mówiąc o tym, że nie przyjmiemy euro, polska gospodarka pod rządami PiS-u, dobre rządy PiS-u w gospodarce. Nie, ale pan Kaczyński nie mówi, nie przyjmiemy euro. Mówi, że jak po prostu będziemy na wyższym poziomie gospodarczym, czym polska gospodarka będzie... Tak, ale powiedział, kilkadziesiąt lat to zajmie to dochodzenie do tego... Nie, tutaj nie było. Powiedział w TVP Info przy okazji wywiadu na ten temat. Zdaje się, że kilkanaście. Dobrze, niech będzie kilkanaście, tak? No nie, pan, to są trzy kadencje. Odnosząc się do tego, co mówi pan prezes Kaczyński, co mówi PiS, to jedno jest pewne, że... A to kiedy pan by to euro przyjmował? Znaczy euro jest elementem naszego... Ja rozumiem, ale ja pytam kiedy. Euro jest elementem naszego bezpieczeństwa i tak jak Słowacja, powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo, przyjmować wtedy, kiedy spełnimy warunki takie, by w Polsce nie pojawiła się w związku z tym inflacja i tak dalej. Jak państwo oceniają, kiedy to taki moment? O tym muszą zdecydować ekonomiści. W szczególności tu musi być aktywna polityka banku centralnego. Wiadomo, że... No nie, ale jakaś perspektywa jest. Jest kwestia 4 lat, 8 lat. Bo jak w ciągu 8 to już blisko do tego... W ciągu kilku lat, ale muszą to określić ekonomiści z punktu... Jedna kadencja? No staram się jakoś to uchwycić. Ale chcę pani powiedzieć, że to wymaga analizy bardzo merytorycznej z punktu widzenia systemu bankowego i systemu finansowego polskiego i w tej sprawie główne role mówię o tym, że główną rolę w tej sprawie musi odegrać prezes Banku Centralnego we współdziałaniu z ministrem finansów i z jednym się zgodzę, no nikt sobie chyba nie wyobraża, że ten prezes z tymi asystentkami będzie wprowadzał Polskę do strefy euro, tak? Natomiast odnosząc się do kwestii gospodarki, to prezes Kaczyński nie słyszał o tym, o krachu spółek energetycznych, którym trzeba było dać 9 miliardów złotych, żeby nie było drastycznej podwyżki cen energii. Nie słyszał o tym, że polski przemysł obronny, jego udział w wydatkach morskich spadł 60% na 20%. Od tego tematu i... No nie odlecieliśmy, ale błagam, panie pośle, to następny... Wy jesteście na marginesie polityki europejskiej, bo jesteście we Francji z konserwatystami angielskimi. Ja jestem rozczarowany tym, że Prawo i Sprawiedliwość jednak zakłada wprowadzenie waluty euro. Ja jestem gorącym przeciwnikiem wprowadzenia kiedykolwiek waluty euro, bo to nie jest tylko i wyłącznie wymiana
prawnego środka płatniczego z złotego polskiego na euro, ale to jest również likwidacja Narodowego Banku Polskiego, czyli banku emisyjnego i jednocześnie banku, który gwarantuje Polsce suwerenność w kwestii polityki ekonomicznej. Nie, likwidacja złotego jest tożsama z likwidacją Narodowego Banku Polskiego. Nagle bankiem centralnym dla państwa polskiego będzie Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem, bank niemiecki. I ja jestem gorącym przeciwnikiem, aby kiedykolwiek wprowadzać w Polsce obcą walutę. Złoty polski jest gwarantem naszej suwerenności, suwerenności ekonomicznej. To nie jest dyskusja dla ekonomistów, to jest przede wszystkim pytanie do polskich obywateli. Czy chcą mieć w kieszeni gwarancję swojej suwerenności, czy też nie? To jest pytanie do prawników. Czy jesteśmy gotowi na to, aby utracić kolejny segment naszej suwerenności? To jest pytanie do polskich parlamentarzystów, które leży od lutego ubiegłego roku, kiedy Kukiz15 z inicjatywy Prawicy Rzeczpospolitej złożył projekt uchwały, abyśmy jednoznacznie powiedzieli, że waluty euro nie przyjmiemy. I to jest pytanie, które warto, aby w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość sobie zadało. Zanim oddam głos panu Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeszcze dołożę wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, to jest też konwencja w Lublinie Prawa i Sprawiedliwości. Tu już będziemy stopniowo przechodzić do sytuacji polskiej o świecie. Bardzo proszę. Proponujemy okrągły stół. Zapraszamy do tego okrągłego stołu. Wychowawców, pedagogów, nauczycieli, związkowców, ale oczywiście również rodziców. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły, jakość polskiego kształcenia. I nasza polska złotówka ma z tym również wielki związek. Proszę bardzo. Pan Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Krótko ustosunkuję się do wypowiedzi pana posła, która jest absurdalna, ponieważ to za rządu PO i PSL wynegocjowano 4 miliardy euro więcej dopłat do rolników i dopłaty do rolników za hektar są na poziomie średniej unijnej. A pan Kosiniak-Kamysz teraz mówi, że nie powinniśmy być na poziomie średniej, tylko powinniśmy być na tym samym poziomie, na najwyższym poziomie, na takim poziomie, jak uzyskują to Francuzi i Niemcy. I to taka jest teza PSL-u w koalicji europejskiej. Tak samo. A jeżeli chodzi o euro, to co PSL myśli o myśli? To w ogóle nie jest temat na teraz. Ja nie wiem, dlaczego ten temat został podjęty. Oczywiście, że pan prezydent ma rację. No dlatego, że nikt z koalicji europejskiej nie mówi nic na temat przejścia euro. No i jak nie mówi? No jak? Pan mówi, że w ciągu 5 lat natychmiast to jest w ich programie, który jest w waszej koalicji. Nawet pan tego nie wie. Dobrze. Nie ma mowy o tym, żeby w tej chwili przyjmować euro. To nie jest decyzja. Pan prezes Kaczyński słusznie powiedział, że mamy to w traktacie akcesyjnym zobowiązanie do przyjęcia euro w jakimś nieokreślonym terminie. Jeżeli Kukiz15 chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, to jest prosta droga. Oświadczamy, że nigdy nie przyjmiemy euro i łamiemy traktat akcesyjny. Ja nie wiem, czy chcemy iść w tą stronę. Otóż... Ale pan prezes Kaczyński tego nie mówi. Nie, ale ja się odnoszę do wypowiedzi pana posła. Otóż to nie jest decyzja ekonomiczna. Gdyby pan premier Morawiecki chciał ogłosić, że wstępujemy do ERM2, czyli do Exchange Rate Mechanism 2, to moglibyśmy to zrobić w tej chwili, bo wszystkie warunki ekonomiczne są spełnione przez ostatnie 3 lata. Czyli niska inflacja, wzrost gospodarczy, stabilna waluta i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Ale te warunki są spełnione, były również spełnione za rządów. Jak się mam wzrost gospodarczy 5,1%. Nie, bo pan powiedział, że przez ostatnie 3 lata. Tak, dlatego, że Nie, panie proszę, ja to pan na to patrzę merytorycznie, a pan na to patrzy politycznie. 3 lata, dlatego że tak jest wymóg przystąpienia do euro. Byłoby to dla Polski opłacalne. W tej chwili nie, ale to nie jest decyzja ekonomiczna, to jest decyzja polityczna. W tej chwili byłaby to decyzja niewłaściwa i ani Platforma, ani PSL tego nie sugeruje. Moglibyśmy wstąpić do euro wcześniej, bo te warunki też były spełnione, ale to byłoby to nierozsądne i my tego nie mamy w programie wyborczym. I nie jest to decyzja do Parlamentu Europejskiego, należy decyzja w tej sprawie, tylko do Sejmu.
i Senatu. I platforma tego chce. Dobrze, to ja jeszcze dopytam. Okrągły stół dla oświaty z reprezentacją wszystkich stron, również strony rodziny. Mnie śmieszy troszkę, że Prawo i Sprawiedliwość popiera koncepcję okrągłego stołu, bo przez ostatnie x lat okrągły stół krytykowała w sposób maksymalny. Najpierw trzeba rozmawiać ze strajkującymi nauczycielami, a potem można sobie robić okrągły stół. Bo problem jest tu i teraz, a nie kiedyś po świętach i na święty nigdy. W związku z tym pan premier Morawiecki unika odpowiedzialności, bo pani minister Zalewska jest wyjątkowo niekompetentną, pani minister. Pani Beata Szydło nie daje sobie rady w negocjacjach, a pan premier też tak nie chce się powiedzieć. Przynajmniej Związek Zawodowy Socjalny podpisał porozumienie. I część Solidarności protestuje przeciwko temu porozumieniu również, więc to nie jest wielki sukces rządu, wydaje mi się. I pan premier Morawiecki powinien usiąść z tymi nauczycielami teraz, a nie powoływać mityczne. Dobrze, pan poseł Tomasz Szymkowski. Przepraszam, Kukiz 15. Pan poseł już był w tej kolejce, ja jeszcze nie pamiętam. O, to jakieś moje przeoczenie. Bardzo proszę. Ja pilnuję bardzo. Dobrze, ja tak słyszę oddaję głos. To kwestie euro. Proszę państwa, to nie jest wyłącznie decyzja, powiedziałbym, merytoryczna, jak powiedział pan poseł Mroczek. To jest decyzja polityczna i to niezwykle ważna, bo rzeczywiście waluta jest elementem. Waluta jest elementem suwerenności. Ja przypomnę, że w roku 1924, jak Władysław Grabski przeprowadził reformę walutową i wprowadził złoty, kończąc ten okres Marki Polskiej, to było zakończenie formowania się II Rzeczpospolitej tak naprawdę. To było równie ważne, jak kształtowanie się granic naszego niepodległego państwa, więc o tym warto pamiętać. Natomiast kwestia momentu, wyboru dobrego momentu, no na pewno nie jest to dzisiaj ten moment. W tej sprawie trzeba się kierować polskim sercem i polskimi interesami. Trzeba myśleć o polskich interesach. I to, panie pośle Mroczek, jest najważniejsze, żeby się kierować polskimi interesami, a nie jakimiś, nie wiem, kosmopolitycznymi, internacjonalistycznymi, że my koniecznie musimy dobrze zrobić Brukseli, Berlinowi czy Paryżowi. My musimy dobrze zrobić Warszawie i Polakom, którzy tutaj mieszkają. Ale poparcie w tej chwili dla wejścia Polski do euro z rzędu, nie wiem, tam 20 kilku procent. Jest bardzo niskie. I teraz odniosę się do kwestii strajku w oświacie. Powiem tak, dla mnie symptomatyczny jest ostatni sondaż Ibris, gdzie blisko 80% Polaków wypowiedziało się przeciwko wykorzystywaniu tego strajku w takim momencie, w którym odbywają się egzaminy dla uczniów najpierw szkół gimnazjalnych, a później ośmioklasistów. Więc to pokazuje, że nie ma na to zgody rodziców, a de facto Związek Nauczycielstwa tak planował ten strajk, żeby wypadł właśnie w okresie egzaminów. Dobrze, szanowni państwo, ale to ja dołożę drugi sondaż, że sondaż i wyjątek tak, został... 70% Polaków jest za okrągłym stołem. I to jest znowu komunikat, ja czytam to jako komunikat, że nie powinniśmy rozmawiać wyłącznie o pieniądzach, ale także o tym, żeby zmieniać polską szkołę, żeby podwyższyć poziom... Też propozycja paktu dla oświaty, czyli zwiększenia najpierw w ciągu 4 lat, ale później w ciągu, pojawiła się propozycja, żeby to przyspieszyć w ciągu 2 lat, wynagrodzeń nauczycieli, ale również przy nieznacznym zwiększeniu tak zwanego pensum, który dziś jest poniżej średniej unijnej. Jest badanie przez Instytut Badawczy Polster przeprowadzone. 63% Polaków uważa, że liczba godzin pracy przy tablicy polskich nauczycieli powinna być taka jak średnia europejska. 7% uważa, że powinno to pensum zostać na poziomie 18 godzin, tak jak jest dzisiaj. 7%. To bardzo 67,7%. To bardzo symptomatyczne. Rzeczywiście jest to jedna z najniższych pensum i trzeba to podwyższyć. Ja zwracam uwagę na jeszcze jeden element bardzo ważny, że nauczyciele, którzy, jak ja to mówię kolokwialnie, produkują olimpijczyków, są bardzo aktywni, są takimi mentorami dla naszych dzieci. Zgodnie z kartą nauczyciela nie można premiować tych osób w sposób należyty. I to jest dobrze, szanowni państwo, a ja też chciałam zapytać o elementy bardzo takie medialne i widoczne też, szczególnie w mediach społecznościowych, to też sobie uczniowie przekazują, wiem z
doświadczenia, bo też mam w domu uczniów, więc wiem, że tak jest. Piosenki nauczyciele śpiewają, no i teraz treść tych piosenek, mniej niż krowa, powtarzany jako referen. Jedzie rząd na rozmowę, ale plan nie gotowy, na podwyżki kasy brak, świniom, krowom, owszem, tak. Mamy też taką, dziś krowa, świnia ma swe dni, a nauczyciel śni, by wreszcie dostać porządną wypłatę, egzamin dla nich ważny jest, w komisji może zasiąść też strażak, leśnik, siostra, ksiądz, ludzie, co to za rząd. My za chwilę będziemy przygotowani, dlatego możemy już ten fragment piosenki puścić, śpiewany przez jedną z grup nauczycieli, bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jest może pytanie, znaczy wydaje się, że może politykom banalne albo w ogóle nieznaczące, ale ja powiem jako mama ucznia, no mam problem z tym, żeby teraz przekonać mojego syna, że nauczą go poważnie ludzie. Znaczy naprawdę mam z tym problem. To jest po prostu żenujące, to jest groteska. To pokazuje poziom tej grupy, bo rozumiem, że to przecież nie wszyscy nauczyciele, ale ta grupa jest to tak żenujące, że naprawdę trudno jest przekonać teraz ucznia nastolatka do autorytetu nauczyciela. Już abstrahuję od tego, że ci ludzie albo nie wiedzą, albo manipulują, że te dopłaty to nie są pieniądze budżetowe, tylko to są pieniądze z funduszy europejskich. Nie da się uzupełnić pensji nauczycielskich z funduszu przeznaczonego dla hodowców bydła i trzody. Ale nawet, nie da się. No jeżeli manipulują, to trudno, ale jeżeli tego nie wiedzą, to jeszcze gorzej. No więc jest to tak żenujące, tak groteskowe, że myślę, że ten komentarz naprawdę jest zbędny. Dobrze, pan poseł Czesław Mroczek, myśli pan, że ta forma... Pani mówi, że żenujące czy groteskowe. Nie, ja mówię, ale ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że ja mam w domu nastolatka, ucznia ostatniej klasy gimnazjum i ja po prostu wiem, co on mówi. Mi jest naprawdę trudno w tej chwili mu powiedzieć, że słuchaj, synku, to jest w porządku. No. To co ludzie mają powiedzieć na temat ugrupowania prezesa, ugrupowania rządzącego, który w trakcie strajku wielkiego protestu społecznego mówi o że rząd uruchomi program Krowa Plus i Świnia Plus. No przecież skojarzenia tu są oczywiste, że ci ludzie nawiązują do... Czy co pani powie o takim rządzie? Nie, przepraszam. Mi nie chodzi o to, żeby się do tego nie odnosić. Mi chodzi o styl, w którym to jest. Panu się podoba ten styl? Nauczyciel przebrany za krowę? To pani pytanie. Ale pani redaktor, chcę powiedzieć, że my mamy do czynienia w Polsce w tej chwili z wielkim protestem społecznym, który ma uzasadnienie i wielkie poparcie, jeżeli chodzi o środowisko. Nie, no ale to popatrzcie na ulicę miast. A nie, ja patrzę na... Znaczy ludzie wychodzą i popierają ten strajk. Zobaczcie, co się dzieje na ulicach miast powiatowych nawet. Wychodzą ludzie i popierają nauczycieli. I są dwie możliwości. Ale są dwie możliwości. Rozwiązać ten program albo rzucić się na to środowisko. Pan Władysław Trzaskowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan się podoba ten styl. Przepraszam, mamy minutę do końca. Chciałabym, żeby każdy z panów się wypowiedział. Ja myślę, że te piosenki są wynikiem właśnie dokładnie tego, co mówił pan poseł Mroczek. Jeżeli się nagle w sytuacji, kiedy mówi się, że są problemy budżetowe i nie można, budżet nie jest z gumy i nie możemy płacić nauczycielom, a jednocześnie mówi się, ale damy wam dopłaty za krowę i świnie, na pieniędzy na to nie ma, ponieważ to są mrzonki rządu, że wynegocjuje. Może pan się wyborcą PSL-u na razie, ale... Nie, że wynegocjuje więcej. Ale cały czas my mówimy o styku. Pan poseł Tomasz Szykowski, przepraszam, ja panu Bogu dziękuję za to, że na swojej drodze życiowej miałem bardzo poważnych nauczycieli i wychowawców i sobie nie wyobrażam się takiej sytuacji, aby przebierali się za krowę i śpiewali. Ale rozumie pan mój problem jako matki na stolach. Ja mam ten sam problem, bo też mam dzieci. I to jest rzecz po prostu niezrozumiała.
zmienia dla mnie. Na szczęście mówię, większość nauczycieli, ja miałem świetnych nauczycieli, którzy zasługują w mojej ocenie na wyższe wynagrodzenie. I pan poseł Zbigniew Gryglas porozumienie na koniec. Moi świetni nauczyciele elementem się przebrali za krowę, to też ich mi szanował. Elementem tych obrad okrągłego stołu będzie budowa czy odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela, a te działania, które tutaj słyszeliśmy, rujnują ten prestiż, więc absolutnie. Pan poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska, pan Tomasz Rzymkowski, 15, pan Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe i po drugiej stronie pan poseł Zbigniew Gryglas. Dobrej palmowej. Właśnie, Katarzyna Guńska. Bardzo, bardzo państwu dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Ale rozumie pan mój problem jako matki nastolatki? Ja mam ten sam problem, bo też mam dzieci. I to jest rzecz po prostu niezrozumiała dla mnie. Na szczęście mówię, większość nauczycieli, ja miałem świetnych nauczycieli, którzy zasługują w mojej ocenie na wyższe wynagrodzenie. I pan poseł Zbigniew Gryglas, porozumienie na koniec. Moi świetni nauczyciele elementem się przebrali za krowę, to też ich mi szanował. Elementem tych obrad okrągłego stołu będzie budowa czy odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela, a te działania, które tutaj słyszeliśmy, rujnują ten prestiż, więc absolutnie. Pan poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska, pan Tomasz Rzymkowski, 15, pan Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe i po drugiej stronie pan poseł Zbigniew Gryglas. Dobrej palmowej. Właśnie, Katarzyna Guńska. Bardzo, bardzo państwu dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Stacja cywilizacji trwa. Kolejne tematy padają drzwiami i oknami. I właśnie o tym jest audycja Terlikowski na Plancie. W środę o 20. Tomasz Terlikowski. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się trzecia. Zapraszam do słuchania Radia Maryja. Czas na informacje. Olga Bowienko, zapraszam. Dopłaty rolników ze wspólnej kasy po 2020 roku i pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. To główne tematy wczorajszego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego ze wspólnotowym komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. Przed wylotem do Brukseli szef rządu zaznaczył, że rolnictwo jest dla Polski jednym z kluczowych negocjowanych obszarów. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten budżet był jeszcze lepszy dla Polski niż wcześniej sobie zakładaliśmy. W kolejnych latach 2021-2027 główne elementy budżetu dla rolnictwa będą zdecydowanie bardziej korzystne niż to, co Komisja Europejska przedstawiła w maju zeszłego roku jako pierwsze propozycje. Dziś premier Mateusz Morawiecki spotka się z komisarzem do spraw budżetu, a także z komisarzem do spraw Unii Energetycznej. Egzamin ósmoklasisty nie jest zagrożony, zapewnił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od godziny 9 ponad 377 tysięcy uczniów będzie rozwiązywało zadania z języka polskiego. Egzamin odbędzie się dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów, podkreślił Marcin Smolik. Mamy informację, że wszystko jest zabezpieczone, że zespoły nadzorujące są zabezpieczone również, korzystając z tych wolontariuszy, którzy zgłaszają się do kuratoriów, którym też jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to jest absolutnie awaryjna sytuacja i takie osoby są na wagę złota. Natomiast jeżeli gdzieś by się okazało, że jest jakiś problem, występuje w ostatniej chwili, to dyrektor może w każdej chwili skontaktować się czy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, czy z kuratorem oświaty. I tutaj te dwie instytucje będą starały się w maksymalnie szybki sposób pomóc. W tym roku, po zmianach w systemie edukacji, egzamin ósmoklasisty ma zostać przeprowadzony po raz pierwszy. Rozłożony jest na 3 dni, ma sprawdzić wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości na temat wprowadzenia euro w Polsce komentowali w Polskim Radiu 24 parlamentarzyści. Jarosław Kaczyński stwierdził, że wspólna europejska waluta może zastąpić złotego dopiero gdy poziom życia Polaków będzie podobny do poziomu życia i płac zachodnich sąsiadów. Poseł Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek powiedział, że euro jest elementem bezpieczeństwa Polski. To wymaga analizy bardzo merytorycznej z punktu widzenia systemu bankowego i systemu finansowego polskiego. I główną rolę w tej sprawie musi odegrać prezes Banku Centralnego we współdziałaniu z ministrem finansów. Zbigniew Gryglas ze Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że jest to zły moment na wprowadzenie euro. W tej
tej sprawie trzeba się kierować polskim sercem i polskimi interesami. I to, panie pośle Mroczek, jest najważniejsze, żeby się kierować polskimi interesami, a nie jakimiś, nie wiem, kosmopolitycznymi, internacjonalistycznymi, że my koniecznie musimy dobrze zrobić Brukseli, Berlinowi czy Paryżowi. My musimy dobrze zrobić Warszawie i Polakom. Przeciwny wprowadzaniu euro w Polsce kiedykolwiek jest poseł Kukiz15 Tomasz Rzymkowski. Złoty Polski jest gwarantem naszej suwerenności, suwerenności ekonomicznej. To nie jest dyskusja dla ekonomistów, to jest przede wszystkim pytanie do polskich obywateli. Czy chcą mieć w kieszeni gwarancję swojej suwerenności, czy też nie? Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, akceptując w drodze ogólnokrajowego referendum w 2003 roku wstąpienie do Unii Europejskiej. W traktacie akcesyjnym nie określiła daty wejścia do Unii Walutowej. Socjaldemokraci z minimalną przewagą nad prawicową partią Finów wygrali wybory parlamentarne w Finlandii. Po policzeniu wszystkich głosów okazało się, że Socjaldemokratyczna Partia Finlandii uzyskała 17,7% głosów, a głoszący antyimigranckie hasła najgroźniejsi rywale zaledwie 0,2 punktu procentowego mniej. W przeliczeniu na mandaty oznacza to wynik 40 do 39 dla socjaldemokratów w 200-osobowym parlamencie. 38 mandatów zdobyli konserwatyści z partii Koalicji Narodowej. Frekwencja w Finlandii wyniosła 72%. Brytyjczycy zmagają się z plagą kradzieży kabli na kolei. Dane policji pokazują, że w zeszłym roku liczba opóźnień z tego powodu była największa od 5 lat. W zeszłym roku niemal 60 tysięcy pociągów nie przyjechało na czas. To o 85% więcej niż rok wcześniej. W sumie opóźnienia liczyły prawie 950 godzin. Większość przypadków, ponad 3/4, dotknęło mieszkańców Londynu i okolicy. Rosną światowe ceny miedzi. Kable stają się łakomym kąskiem dla złodziei. Czasem działają w pojedynkę, ale nierzadko handlować skradzionymi kablami zaczynają też gangi. A szefowie Network Rail, firmy zarządzającej kolejową infrastrukturą, alarmują.